Cześć, siemano, witam. Zapraszam na szybki unboxing Intercomu Sena 10S. Jest to nowy model w ofercie Seny, zastępujący dotychczasową słuchawkę SMH10. Od razu bierzemy się do roboty. To będzie tylko taki krótki unboxing. Jak będziecie chcieli, to zrobię część drugą, w której pokażę Wam instalację i funkcję urządzenia. Intercom Sena SMH10R, którego używam w tej chwili, będę przekładał na drugi kask, więc tego możemy sobie zainstalować na Shoei GTR. Na kanale jest już oczywiście unboxing i pełny tutorial instalacji Sena SMH10R, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, to zapraszam do nadrobienia zaległości. A my teraz zobaczmy sobie nowy sprzęt. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że zmieniono wygląd w stosunku do modelu SMH10. Teraz mamy pokrętło i przycisk centralny, tak jak w modelu 20S. Słuchawka jest oczywiście identycznie jak do tej pory wpinana na bazę. Duży przycisk centralny i wygodne, wielofunkcyjne pokrętło, tak jak w innych modelach Seny, które dodatkowo pełni też funkcję przycisku. Pod spodem mamy standardowo port micro USB do łączności z komputerem i ładowania słuchawki i zaraz nad nim mamy kolejny przycisk wielofunkcyjny. W modelu 10S mamy całkowicie nową bazę. Tym razem została ona wykonana w całości z metalu. Ma oczywiście antypoślizgowe pokrycie i odpowiednie gumowe podkładki, by nie podrapała kasku. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę solidnie. Stąd wychodzi nam oczywiście podłączenie do głośnika lewego, prawego i mikrofonu. Płytka mocująca bez zmian, dalej na dwie małe śrubki. Możemy ją oczywiście zastąpić montażem na płytkę z taśmą samoprzylepną dołączoną w zestawie, ale ze względu na ilość i jakość tych miękkich podkładek myślę, że to będzie dużo lepsze i jednak pewniejsze rozwiązanie niż taśma. Intercom wsuwamy od góry i wklikujemy zapinkę. Na bazie mamy także wejście dla naszej MP3 i wyjście na nasze słuchawki. Żeby wyjąć, zwalniamy zapinkę i wyciągamy do góry. W zestawie oczywiście duży mikrofon na pałąku. To jest ten, który daje się wyginać we wszystkie strony. Nowe i ulepszone głośniki prosto z Seny 20S. Większe magnesy, głośniki są też znacznie grubsze. Prezentują się zdecydowanie lepiej niż te z serii SMH. Mikrokonektory, czyli zabawa z podłączaniem bez zmian. Kabel micro USB do ładowania i wymiany danych. W zestawie znajdziemy także, tak jak dotychczas, ładowarkę samochodową. Instrukcja obsługi oraz ściąga ze skrótami do podstawowych funkcji. Drugi mikrofon jest sporo mniejszy. Łatwiej go wcisnąć, ale niestety daje trochę gorszą jakość dźwięku. Druga płytka do bazy z taśmą. Możemy więc decydować, czy chcemy interkom przyklejać, czy przykręcać. Znajdziemy tu także taki kabelek. Daje się rozciągać i służy do podłączania zewnętrznych odtwarzaczy. Końcówki mini i micro jack. Pianka na mikrofon. Rzepy na taśmach samoprzylepnych do montażu. Kolejne rzepy na taśmach do montażu głośników oraz miękkie podkładki pod głośniki. I to już wszystko, co znajdziemy w pudełku Seny 10S. A Wy dajcie znać, czy chcecie tutoriala z instalacji i recenzję.